Hello. I want to play a game. Dzień dobry, witam w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam grę Korporacja od wydawnictwa MDR. Gra jest dla osób w wieku 16 lat plus, maksymalnie do 5 graczy, od 2 do 5 graczy można grać w tę grę, a czas na rozgrywkę nie jest krótki, bo może Wam zająć nawet od godziny do 90 minut. Gra na pewno przypadnie do gustu osobom, które pracują w korporacji lub pracowały, bo jest tutaj bardzo dużo zachowań, terminologii właśnie zaczerpniętych z pracy w tymże miejscu. Sam nie ukrywam, miałem okazję i doświadczenia pracować w korporacji, więc ta gra jak najbardziej do mnie przemawia. Rozumiem pewne tutaj zależności pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami i zadaniami i podejrzewam, że osoby, które również pracowały lub pracują, ta gra też Wam przypadnie do gustu. A jeśli nie, to gwarantuję Wam, że naprawdę bardzo fajnie się będziecie bawić podczas rozgrywki, bo ta gra, cóż to dużo mówić, jest przesycona, wręcz nasycona bardzo mocno negatywną interakcją, o czym zaraz się też przekonacie, jak będę prezentował grę. Pudełko na razie chowam. Co ono mieści w swojej jakby zawartości? No, elementów jest bardzo dużo, jak zresztą pewnie widzicie na dołączonym tutaj obrazku. Ale co mamy? Mamy jedną dużą planszę, na których jest dużo pól. Ich konkretne znaczenie wytłumaczę nieco później. Mamy następnie 16 kart zadań, to są takie zielone. 45 kart zdarzeń. 27 kart donosów, 29 kart bomba, 7 kart do poruszania szują, dodatkowo jeszcze jest ten pionek szui, który też będzie brał udział w rozgrywce. Mamy też jedną tackę sklep, która jest w tym miejscu i do niej jakby przypisane są żetony. 3 żetony bananów, 3 żetony telefonu i 3 żetony fuck up. Mamy to oczywiście żetony postaci, łącznie jest 10 pionków postaci, więc będziecie sobie mogli spokojnie wybrać taki, jaki Wam najbardziej się podoba. Mają 5 jest podstawek, więc te wszystkie pozostałe, które nie będą brały udziału w rozgrywce, no to odkładamy na bok. Następnie mamy też 10 znaczników postaci, one to są takie malutkie kwadraciki, które będziemy pobierać wizerunkiem podobnym do postaci głównej, którą wybierzemy. Mamy także, a jeden żeton szuj to już wspomniałem, mamy także 16 żetonów drzwi, po 6 dla takich działów jak marketing, dział IT i dział księgowości. 54 żetony KPI, które będą sygnalizować punkty w trakcie rozgrywki. Mamy jedną klepsydrę oraz jedną kostkę do gry. W jaki sposób przygotowujemy rozgrywkę? Planszę rozkładamy na twardej powierzchni w ten oto sposób, w miarę dobrym dostępem każdego gracza do planszy. Żetony drzwi, tak jak wspomniałem, jest 18 po 6 dla konkretnych działów. Należy rozdzielić i położyć na planszy na polach drzwi do poszczególnych pokoi. Czyli mamy pokój właśnie marketingu, pokój księgowości, pokój działu IT. Obok planszy kładziemy tackę sklep, ja tak pokażę Wam mniej więcej jak wygląda i następnie na niej umieszczamy żetony w odpowiednich polach oczywiście, żeton bananów, żetony telefonu i żetony fuck up. Co dokładnie to oznacza, to oczywiście wytłumaczę nieco później. W miejscu ogólnie dostępnym dla wszystkich graczy kładziemy klepsydrę, kostkę oraz pionek szui. I później przygotowujemy talię gier. Oczywiście każdą od siebie odseparowujemy, więc mamy osobno talię z zadaniami, osobno talię z donosami, osobno talię ze zdarzeniami. To są talie duże. I obok też planszy kładziemy talie małe, mniejsze, czyli żetony poruszania się szują i żetony bomb. Talie wszystkie oczywiście przed rozpoczęciem dokładnie tasujemy i układamy w taki sposób, żeby były w miarę dobrze dostępny dla innych graczy. Następnie każdy gracz wybiera swój pionek.
Tych piątków mamy łącznie 10, więc każdy sobie będzie mógł wziąć taką postać wizerunkowi, która wizerunkiem mu się po prostu podoba. I do tej wybranej, do wybranego pionka postaci każdy z graczy dobiera mniejszy taki kwadratowy znacznik postaci, który jest też wizerunkiem podobny do głównej postaci. Pionki kładziemy w polu sekretariat, które jest polem startowym. Znaczniki kładziemy na najniższym szczeblu drabinki kariery i będzie to nasz tor jakby sugerujący, jak bardzo zbliżamy się do zakończenia gry. Będziemy się po prostu przesuwać w dół i w górę w zależności od przebiegu rozgrywki. Następnie każdy z graczy losowo dobiera po 3 zadania i otrzymuje na dobry start po 3 żetony KPI. I tak rozpoczętą grę możemy w sumie rozpocząć. Jaki jest ogólnie cel gry? Otóż celem gry będzie dotarcie po tej drabince całej kariery na ostatnie piętro wieżowca do samego prezesa lub wykonanie 3 powierzonych zadań. Po drodze oczywiście będziecie jako pracownicy korporacji donosić na siebie, donosić na współpracowników, podkładać sobie różnego rodzaju świnie i wyzywać na mordercze pojedynki, zdobywać przy tym oczywiście kolejne żetony KPI. Dla osób, które nie pracowały lub nie pracują w korporacjach, tak krótko powiem, KPI to skrót od kluczowego wskaźnika efektywności, z angielskiego Key Performance Indicator. Więc to są te oczywiście znaczniki. Nawiasem mówiąc, KPI to bardzo właśnie często w różnych korporacjach pojawiają się jako takie cele, które musi osiągnąć pracownik w danym tygodniu czy miesiącu, aby po prostu uzyskać jak największą premię. Więc nic dziwnego, że i w tej grze będziemy się ścigać po to, aby tych jakby KPI-ów uzyskać jak najwięcej. Grę rozpoczyna gracz o najkrótszym stażu pracy. Czyta na głos jedno z 3 wylosowanych wcześniej zadań, a one są naprawdę różne. To przeczytam wam choćby pierwsze z nich. Dyrektor zamknął wczoraj swój gabinet na klucz, którego dzisiaj zapomniał zabrać. Stoi teraz przed drzwiami i zaczyna się denerwować. Nie dopuść do eksplozji złości i weź z działu księgowości komplet firmowych kluczy, zanieś je dyrektorowi, będzie ci bardzo wdzięczny. I co jest bardzo ważne, gracz właśnie czyta jedno z 3 wylosowanych wcześniej zadań i to, które przeczyta, jakby kładzie przed sobą, te 2 cały czas pozostają zakryte. Odsłoni je dopiero w momencie, kiedy wykona pierwsze. I co się robi następnie? Otóż gracz, który wylosował dane zadanie, bierze kostkę i rzuca. I przesuwa się o wskazaną liczbę oczek w kierunku dowolnie wybranego pokoju. I teraz troszeczkę nieco przesunę, powiem nieco więcej o planszy. Bo tutaj, jak widzicie, mamy 4 pokoje. Mamy pokój IT, pokój marketing, księgowości i pokój marketingu, po których najczęściej będziemy chodzić po to, aby wykonać zadania. I mamy też taki 4 pokój, pokój dyrektora. Tam będziemy zmierzać po to, aby dostarczyć mu, tak w tym przypadku, klucze i wypełnić zadanie. Mamy też oczywiście na każdym tutaj pokoju jakby trasę, bo nie możemy sobie chodzić jak chcemy, tylko jakby tor naszej planszy, naszej trasy wyznaczają strzałki, więc musimy, wchodząc do danego pokoju, rozpocząć zgodnie ze strzałką, która nam tutaj oczywiście wskazuje odpowiedni kierunek. Bo wiadomo, każdy, który by chciał jak najszybciej wykonać zadanie, chciałby wejść tędy, bo ma te drzwi dość blisko, no ale no, nie będzie to takie łatwe, musimy przejść oczywiście dłuższą trasą, pobrać żeton drzwi, no i wyjść do sekretariatu i zmierzać dalej do gabinetu dyrektora. Ale o tym za chwilkę jeszcze więcej powiem. I kiedy dany gracz wróci ilość oczek na kostce i skieruje się do danego pokoju, pobiera żeton drzwi, który zawiera przedmiot, to jest bardzo ważne, pasujący do jego zadania. Czyli w tym przypadku mieliśmy pójść chyba do księgowości, tak? Więc kiedy wejdziemy naszym pionkiem do tego pokoju, musimy odwrócić i pobrać żeton, który odpowiada wizerunkowi na karcie zadania. W ten sposób. Aby zrealizować zadanie do końca, należy pobrać właśnie ten żeton i dostarczyć na pole drzwi dyrektor.
Po dostarczeniu tego żetonu trafia on poza planszę, a gracz za wykonanie zadania w nagrodę przesuwa swój znacznik w postaci o 5 pięter do góry. Czyli wchodzimy na przykład naszą zawodniczką, w momencie kiedy dotrzemy tutaj do tego działu, pobieramy odpowiedni zasób, wychodzimy dalej, wracamy do sekretariatu i w kolejnych ruchach będziemy zmierzać po kolejnym pokoju dyrektora, aby dostarczyć mu to, czego on potrzebuje. Kiedy to się uda, żeton odkładamy na bok, zadanie też odrzucamy na bok, w nagrodę przesuwamy swój pionek 5 pól do góry i możemy wtedy przystąpić do odczytania kolejnego zadania i ponownie poruszamy się po planszy w celu jego realizacji. I tutaj bardzo ważna rzecz, zadania wykonujemy po kolei, tak jak mówiłem, po wykonaniu jednego zadania można przystąpić do następnego, odczytując je z wylosowanej uprzednio karty zadanie. I co ważne jeszcze, jeśli chodzi o dostarczenie zadań, nie musimy stanąć na polu drzwi dyrektor, żeby przekazać klucze czy konkretny przedmiot właśnie prezesowi dyrektorowi. Wystarczy, że w swoim ruchu albo staniemy, albo ruch kostek jakby spowoduje, że miniemy te drzwi. To wtedy oczywiście zadanie jest wykonane i możemy kontynuować grę zgodnie z wcześniej powiedzianymi zdaniami moimi. I tak, na samej planszy, jak pewnie widzicie, jest sporo różnych pól, które mają albo różne grafiki, albo jakieś tutaj teksty. I teraz pozwólcie, że powiem wam poszczególne pola, co znaczą i co się wydarzy, kiedy na nich staniecie. Pierwszym takim polem będzie pole zdarzenie. Gracz, który na nim stanie, ciągnie kartę stali zdarzenie, odczytuje ją i postępuje zgodnie z opisem na karcie. Przykładowo, chwila rozprężenia i twoje wyniki w pracy wyglądają dość katastrofalnie. Zostałeś wezwany na dywanik do dyrekcji. Już czujesz, że czeka cię wizyta w piekle. Robi ci się niedobrze i wymiotujesz. Tracisz 2 żetony KPI. Czyli widzicie, macie krótki opis zdarzenia plus ilustracja dość wesoła i nawiązująca do treści samego zdarzenia. I na samym dole karty będziecie mieć czynność, która się wydarzy w ramach właśnie danego zdarzenia. Są one naprawdę różne, jest ich sporo, więc nawet 45 różnych zdarzeń. Więc zanim też doczytacie, zachęcam do tego, żebyście zobaczyli na te rysunki, bo są naprawdę śmieszne i nawet ta utrata żetonów, jeśli wam się zdarzy, nie będzie aż tak bardzo bolesna, bo zawczasu się troszeczkę pośmiejecie. Następnie mamy pole donosy. To jest takie pole z pudełkiem, gdzie są różne koperty. Wśród nich jest jedna czerwona i oczywiście napis donosy. Co się dzieje? Gracz ciągnie kartę stali donosy i odczytuje ją. Następnie rzuca kością i jeżeli wyrzucona liczba oczek jest taka jak na karcie, wówczas za zrealizowany donos gracz dobiera sobie z banku wskazaną na karcie liczbę żetonów KPI. Przykład. Zauważasz, że office manager bierze łapówkę od pana kanapki za wyłączność. Wywołujesz wielką aferę i uwalniasz rynek biurowej żywności. I bierzemy kostkę. Jeśli się udało, przykładowo mi się udało, jest symbol 6, jest 6. Jeśli się uda nam zrobić donos, no to pobieramy nagrodę w wysokości żetonów KPI, między innymi, które są tutaj uwzględnione. Czyli w tym przypadku dostalibyśmy kolejne żetony KPI. Po realizacji tego donosu kartę umieszczamy. Jakby jeżeli oczywiście liczba oczek jest taka sama, no to donos jest skuteczny. Jeśli inna, no to donos uważamy za nieskuteczny. Karta wtedy wraca na spód talii, nie powodując żadnych konsekwencji. Bardzo fajnym polem jest pole szuja. To jest taki biurowy pracownik skaczący po plecach swojego kolegi. Kiedy gracz stanie na tym polu, ustawia pionek szui na polu sekretariat, następnie wszyscy gracze pobierają po jednej karcie szuja. Co jest na tej karcie? Otóż są pole, są cyfry, czyli gracze będą jakby kolejno przesuwać pionek szui o liczbę pól ze swoich kart, tak aby znalazł się on na polu zajmowanym przez pionek któregoś z graczy. Jeżeli to się uda, gracz, którego dopadnie szuja, spada o jedno piętro w dół na drabince.
A pionek karty, a pionek szuj i karty szuj z powrotem wracają poza planszę. Jeżeli tak się zdarzy, że pionek szuja nie dopadnie żadnego z graczy, to po odczytaniu wszystkich kart i przesunięciu pionka gra toczy się dalej, a pionek i karty także wracają poza planszę. I tutaj bardzo ważna rzecz. Pionkiem szuja gracze mogą poruszać się w dowolnie wybranym przez siebie kierunku, nie zwracając uwagi na strzałki ruchu przy polu sekretariat, czyli właśnie tutaj. Czyli szuja nie musi się poruszać zgodnie z tą strzałką, może wejść tymi drugimi drzwiami, żeby wyjść naprzeciw pracownika, który się znajduje jakby najbliżej niego. No nie jest to fajne pole, bardzo, bardzo tak konkretne, jeśli chodzi o negatywną interakcję. I kiedy to się tak wspomniałem, kiedy gracz szuj dopadnie jakiegokolwiek z graczy, no to jego tutaj znacznik musimy przesunąć o jedno piętro w dół. Mamy także na planszy takie pola z główką pracownika. To jest tak zwane pole Lisus. I gracz, który tam stanie, okaże się prawdziwym mistrzem w tej dziedzinie. Będzie musiał wtedy rzucić kostką ponownie i odczytuje wynik i otrzymuje tyle żetonów KPI, ile wyrzuci oczek. Na planszy są także pola z rolką papieru toaletowego. To, jak możecie się domyśleć, gracz, który tam staje, będzie potrzebował odpoczynku, stoi więc jedną kolejkę. Pola z drzwiami marketing, księgowość i dział IT. Tak jak wspomniałem wcześniej, gracz jakby z tego stosu żetonów wybiera niezbędny do wykonania swojego zadania przedmiot, kładzie go u siebie na karcie zadania, które ma obecnie jakby aktywne. I dodatkowo gracz, jeżeli stanie na polu drzwi, pobiera dwa żetony KPI. Tutaj mamy oczywiście pole drzwi jeszcze dyrektor, nie mają takich tekturowych wskaźników i takich tekturowych kart. To pole to jest miejsce, gdzie należy dostarczyć żetony drzwi z przedmiotami, aby zrealizować zadanie. I tak jak wspomniałem, do pobrania, to jest też bardzo ważna rzecz, chyba, którą troszeczkę wcześniej wam źle powiedziałem, bo nie tylko do oddania zadania dyrektorowi, ale również do pobrania żetonu drzwi nie jest wymagane, aby ruch gracza kończył się dokładnie na polu drzwi. Wystarczy, że gracz przejdzie przez dane pole i już może sobie znaleźć przedmiot. I analogicznie, kiedy nawet przejdzie przez pole dyrektora, może tam zostawić ów przedmiot i wykonać zadanie. Dodatkowo, często tutaj możecie się spotkać z takimi polami jak dystrybutor z wodą, gdzie on tutaj może jest. Jest tutaj właśnie dystrybutor z wodą, jest fax Xero, jest telefon, tu jest fax Xero, jest telefon. I gracz, który zatrzyma się na jednym z tych pól, jest postrzegany przez innych współpracowników jako bardzo zapracowany i za swoje poświęcenie dla firmy pobiera żeton KPI do swojej puli. Jest tych kilka pól, więc na pewno będziecie w stanie jeszcze dodatkowo wzmocnić swoje jakby tutaj żetony o takie kolejne wartości. Bardzo fajnym polem i tutaj kolejne dodatkowe omówienie poszczególnych kart jest pole Bomba. Gracz, który tam stanie, będzie ciągnął kartę z tego stosu i wśród tych kart znajdują się różne jakby rzeczy. Jest gra słowna, jest pojedynek wzrokowy, jest gra papier, kamień i nożyce, jest ponownie znacznik bomby i znacznik świni. I teraz po kolei, co one znaczą. Jeżeli gracz stanie na bombie i wylosuje jako pierwszą kartę z jakimś wyrazem, to jest tak zwana gra słowna. Kiedy wyciągnie gracz tę grę słowną, wskazuje kolejnego gracza, który musi powiedzieć wyraz zaczynający się na ostatnią literę wyrazu z karty. Czyli my tu na przykład mamy zszywacz, czyli gracz, który jest następny, wskazany przez nas, musi powiedzieć kolejny wyraz zaczynający się od litery z, czyli tej ostatniej w danym wyrazie. I kolejni gracze muszą wypowiadać wyrazy według właśnie tej samej zasady. I w tym celu to też nie będziemy grać się tak cały czas, jak, co będzie wyznaczać jakby koniec tej jakby czynności? Klepsydra, którą w momencie rozpoczęcia tego zadania odwracamy i gramy do momentu, kiedy ten piasek w klepsydrze nam się tutaj nie przesypie.
Przegrywa gracz, który nie zdąży powiedzieć wyrazu przed upływem czasu wyznaczonym przez klepsydrę. I co się wtedy dzieje? Oddaje on do banku, czyli do głównej puli, liczbę żetonów KPI wskazaną na karcie. One są tutaj właśnie w lewym dolnym rogu. I tutaj bardzo ważna rzecz, podawane wyrazy nie powinny być imionami i nazwami własnymi. Wyrazy, które zostaną użyte przez graczy, też nie mogą się powtarzać, więc tego sobie pilnujcie. Następnym jakby symbolem, który możecie spotkać na wydarzeniach z bombą, to jest pojedynek wzrokowy. Gracz, który wylosuje tę kartę, wskazuje swojego przeciwnika. Obaj muszą wtedy patrzeć na siebie prosto w oczy tak długo, aż jeden z nich nie wytrzyma i mrugnie. Zwycięzca pobiera od przegranego tyle żetonów KPI, ile jest na karcie. Czyli już nie z banku, tylko od właśnie tego przeciwnika, którego pokonał. Następną jakby kategorią może być gra i zabawa w papier, nożyce, kamień. I gracz ponownie wskazuje przeciwnika, z którym chce zagrać, i na umówiony sygnał obaj wystawiają przed siebie dłonie, pokazując jeden z symboli: papier, nożyca albo kamień. I każdy z symboli, jak zapewne wiecie, ma swoją jakby właściwość, czyli papier jest silniejszy od kamienia, bo go owija. Nożyce są silniejsze od papieru, bo go tną. A kamień jest silniejszy od nożyc, bo je tępi. Jeśli gracze pokażą ten sam symbol, rozgrywkę należy powtórzyć do momentu wyłonienia zwycięzcy, a zwycięzca pobiera od przegranego tyle żetonów KPI, ile jest na karcie. Następnie możemy w tych kartach znaleźć żeton, kartę bomby. Jeśli to się stanie, to gracz ma po prostu pecha i oddaje do banku jeden swój żeton KPI. I ostatnią kartą, którą możemy wylosować, jest to karta świni. Gracz ponownie będzie musiał wskazać przeciwnika, któremu podkłada świnię, i tym samym pobiera od niego tyle żetonów KPI, ile jest na karcie. A są różne, są 1, 2, chyba nawet tak samo 3, ale raczej jest około 1 i 2. I tutaj też bardzo ważna rzecz, bo może się zdarzyć w trakcie rozgrywki, że po prostu dany gracz, który ma oddać dla innego przeciwnika lub do banku, ma niewystarczającą ilość żetonów w KPI, no to oddaje tyle, ile ma, i gra toczy się po prostu dalej. Bardzo ważnym miejscem, z którego będziemy chcieli korzystać, aby przeszkodzić sobie nawzajem w zdobyciu przychylności dyrektora, będzie sklep z żetonami. Będziemy mogli tutaj kupować poszczególne jakby żetony banana, telefonu i fuck-upu po to, aby utrudnić grę innym graczom. Koszt, jaki musimy ponieść za dany żeton, widnieje na dole. Czyli żeby kupić żeton banana musimy wydać 2 żetony KPI, telefonu 3 żetony, a fuck-upu aż 4 żetony KPI. Co jest bardzo ważne, żetony te będą zastępować działanie pól, na których się będą znajdować. Czyli na przykład żeton banana. Gracz, który kupi ten żeton, położy go na przykład, nie wiem, w tym miejscu, czyli utrudni jakby dojście innemu graczowi do drzwi z działu IT. Banan powoduje, że gracz, który tam wejdzie, poślizgnie się, czyli tura tego gracza będzie automatycznie się kończyć na polu, gdzie znajduje się ustawiony przez innego gracza żeton banana. Za taki udany żart właściciel żetonu dostaje od przeciwnika, który tam wejdzie, jeden żeton KPI, a ponownie żeton wraca do głównej puli. Następnie mamy żeton czerwonego telefonu. Gracz, który wejdzie na to pole, cofa się do sekretariatu, aby, no wiadomo, odebrać bardzo ważną rozmowę. I oczywiście tak samo właściciel żetonu, który postawi ten żeton, odbiera od gracza, który tam stanie, jeden żeton KPI, a gracz telefonu ponownie wraca do sklepu. Najdroższym żetonem jest żeton fuck-upu, bo gracz, który wejdzie na to pole, traci przedmiot, który niesie do dyrektora. Przedmiot wraca na odpowiednie drzwi, z których został pobrany, a natomiast właściciel żetonu fuck-up za wybitną złośliwość pobiera od kolegi też jeden żeton KPI, a następnie żeton wraca do głównej puli. Więc jak widzicie, bardzo upierdliwe, że się tak nieładnie wyrażę, i bardzo mocno negatywne
są te żetony ze sklepu, z którego możemy korzystać w trakcie rozgrywki, kiedy tylko będziemy chcieli, pod warunkiem, że opłacimy wartość danego żetonu po to, aby go gdzieś na planszy postawić. Banan powoduje, że tracimy, jakby już nasza tura się jakby kończy na polu, gdzie jest żeton banana, nie możemy pójść dalej, nawet jak wyrzut kostką by nam to nakazywał. Czerwony telefon, musimy cofnąć się swoim pionkiem do sekretariatu, aby odebrać sobie właśnie ważny telefon. Najgorszy jest znów żeton fuck-upu, bo wtedy tracimy przedmiot, który zebraliśmy z konkretnych drzwi, niosąc go do dyrektora, i musimy ponawiać całą grę ponownie i udając się po ów przedmiot, który przed chwileczką straciliśmy. Koszty są różne 2, 3 i 4 żetony KPI, a nagrodą dla gracza, który podłożył taką świnię, jest wzięcie jednego żetonu KPI od gracza, który stanie na danym polu. I bardzo ważna rzecz, tak jak wspomniałem, te żetony, jeśli położymy na przykład na tym polu zdarzenie, automatycznie powodują, że nie losujemy zdarzenia, tylko respektujemy żeton fuck-upu. I analogicznie, jeśli położymy żeton czerwonego telefonu czy skórkę od banana na przykład na polu z szują, to nie zaczynamy sterować szują, tylko kończymy swój ruch na bananie. Więc te żetony zastępują działanie pól, na których się będą znajdować. W trakcie gry, oprócz wydawania żetonów KPI na przykład sklep z żetonami, każdy z graczy będzie mógł wymienić 4 żetony KPI po to, aby przejść o jedno piętro wyżej. Jak się pewnie domyślacie, zwycięzcą zostaje ten z graczy, który jako pierwszy dotrze na ostatnie piętro korporacyjnego wieżowca, to jest właśnie to pole z wizerunkiem dyrektora, prezesa, lub jako pierwszy wykona 3 otrzymane na początku gry zadania. Jak wam się, moi drodzy, podoba gra? Mi osobiście podoba się bardzo, choćby dlatego, że jest w niej aż za dużo, wydawałoby się na samym początku, tej negatywnej interakcji, no ale jest to coś, co uwielbiam w grach. Kiedyś, jak zaczynałem, nie do końca to lubiłem, ale w trakcie, jak zacząłem grać w wiele tytułów, no to ta negatywna interakcja jest czymś, co tak naprawdę mnie przyciąga do gry. No uwielbiam tego typu jakby rodzaj rozgrywania partii. Dodatkowo jest bardzo duża interakcja pomiędzy graczami, co też zasługuje na duży plus. To nie jest takie zwykłe rzucanie kostką czy losowanie kart i tworzenie jakiegoś własnego scenariusza na grę i realizowanie go w trakcie kolejnych rzutów, tylko tutaj nawet jak mamy jakiś scenariusz, to inni gracze, nie jeden, nie dwóch, tylko praktycznie każdy, który bierze udział w rozgrywce, będzie chciał nam to utrudnić, więc nie wiemy tak naprawdę, od kogo dostaniemy świnie, od kogo dostaniemy jakiś donos. I więc cały nasz schemat, scenariusz może się w ciągu dosłownie jednej chwili rozsypać, a choćby nawet przez taki żeton fuck-upu. Ci, co pracowali w korporacjach lub pracują, pewne widzą tutaj i uśmiechają się pod nosem, że pewne tutaj jakby zachowania w grze są zaczerpnięte z rzeczywistości. No sam pracowałem przez wiele lat i naprawdę mam sporo historii i przeżyłem wiele historii niekoniecznie pozytywnych, gdzie człowiek po prostu się w dużym skrócie zawiódł na współpracownikach, bo ważniejsza dla nich była kariera niż po prostu wzajemne pozytywne relacje. No ale cóż, nie wracam do tego, to taka drobna, może niepotrzebnie osobista wycieczka. Ogólnie tak miło wspomniał pracę w korporacji, bo nauczyłem się dzięki niej naprawdę wielu, wielu pozytywnych rzeczy. Ale no cóż, no w korporacjach jak w korporacjach. Jednak ta drabinka organizacyjna i parcie do tego, żeby jakby wspiąć się w niej najwyżej, jest dość mocna i niektórym to przysłania widok na tę stronę nieco mniej pozytywną. No ale cóż, w grze tutaj na pewno będziemy mogli się delikatnie z tym zmierzyć, co obecnie może nawet przeżywają różne osoby pracując w jednej czy drugiej korporacji. Sama gra, jeśli chodzi o wykonanie, naprawdę zasługuje na największe słowa uznania. Smaczku dodają na pewno grafiki wykonane przez Andrzeja Mleczkę, które nie tylko są na planszy, ale są też na kartach, więc czytając dane zdarzenia, realizując pewne tutaj zadania, będziemy mogli przy okazji nieco się pośmiać, czytając ten graficzny tutaj żart pana Andrzeja Mleczki. Wykonanie też jest naprawdę bardzo dobre, jeśli chodzi o komponenty. Są wykonane z twardych tektur,
Jest ich dużo, dzięki czemu na początku może mamy wrażenie, że tych zasad jest dużo i one są skomplikowane, ale naprawdę gra jest bardzo prosta. Wystarczy na spokojnie sobie przeczytać instrukcję, która też jest bardzo czytelnie i przejrzyście napisana i po prostu cieszyć się grą w trakcie gry Korporacja. Ja ze swojej strony polecam. Gra naprawdę bardzo ciekawa. Trwa długo, ale warto przy niej posiedzieć, bo naprawdę będziecie się przy niej dobrze bawić. Ja wam polecam ją serdecznie. Jeśli macie, to wyciągnijcie z szafy, z półki kurzu i wyłóżcie na stół w momencie, kiedy przyjdzie do was ktoś znajomy lub większa grupa, bo naprawdę miło spędzicie przy niej czas. A jeśli nie macie, no to może zachęciłem was do tego, żeby albo ją kupić, albo zagrać kiedyś, jeśli ktoś z waszych graczy, znajomych lub rodziny taką grę w kolekcji posiada. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Jeśli coś jest niejasne, to dawajcie znać w komentarzu, a wam wszystko dokładnie jeszcze napiszę w odpowiedzi. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, bo już niedługo kolejne filmy na kanale. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam was. Cześć.